Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, najpierw kilka takich spostrzeżeń ogólnych. Praktycznie rzecz biorąc, od zarania ludzkości człowiek stosował używki. Dawniej, by dodać sobie animuszu na polach bitewnych czy w turniejach rycerskich, ale kiedy ponad 100 lat temu rozpoczęło się światowe współzawodnictwo w sporcie, to niektórzy z tych zawodników uczestniczących w tym współzawodnictwie, by wygrywać, by poprawiać swoje wyniki, kiedy zabrakło siły woli, kiedy zabrakło własnych możliwości fizycznych, to człowiek ten zawodnik sięgał po środki niedozwolone. I tak jak już jeden z przedmówców powiedział, zawsze, i to jest do dzisiaj, jesteśmy o krok z tyłu za tymi, którzy używają niedozwolonych środków. Również coraz większe pieniądze w sporcie spowodowały, że zawodnicy, trenerzy, nie wszyscy, podkreślam, działacze, zaczęli ryzykować. A nuż się uda. Oczywiście naszą rolą jest to, żeby się udawało coraz mniej i coraz rzadziej. Żeby ta sytuacja nie wymknęła się całkowicie spod naszej kontroli. Temu, jak sądzę, również służą działania Światowej Agencji Antydopingowej, a w ślad za tym również ta propozycja zmiany przepisów w tym zakresie. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera ten projekt ustawy. Chcę tylko zwrócić uwagę na jeden zapis w uzasadnieniu. Otóż na pierwszej stronie uzasadnienia mówimy, że te rekomendacje WADA wejdą prawdopodobnie w życie 1 stycznia 2019 roku. Natomiast nasza ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. W związku z tym chcemy jeszcze, nie znając do końca, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia Światowej Agencji Antydopingowej, rozstrzygnąć nasze. Ale rozumiem, potrzeba chwili taka jest i być może przyjdzie nam w krótkim czasie, w 2019 roku, kiedy już zostaną zatwierdzone te nowe wymogi, być może dokonać jakiejś nowelizacji tej ustawy. Ale póki co nie ma co gdybać, tylko po prostu w miarę szybko uchwalić tę ustawę, ale jeszcze raz podkreślam, tak długo jak będzie współzawodnictwo w sporcie, przy tak dużych pieniądzach bardzo często, to niestety ze stosowaniem niedozwolonych środków będziemy mieli do czynienia, bo jak Państwo wiecie, jeszcze do niedawna nie mówiło się o stosowaniu dopingu w sporcie osób niepełnosprawnych, a dzisiaj również w sporcie osób niepełnosprawnych mamy do czynienia z dopingiem. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.